Z pewnością nieraz byliście świadkami sytuacji, w których mogliście stwierdzić, że piłka w niezwykły sposób łączy ludzi. Niestety, niezależnie od wielu czynników, futbol potrafi także podzielić społeczności, a nawet doprowadzić do nienawiści. Tak jest w przypadku El Clasico, czyli najbardziej elektryzujących derbów świata. Kibice Barcelony i Realu Madryt odczuwają wzajemną niechęć już od wielu lat. Ale co rozpoczęło ten konflikt? Witajcie, z tej strony Konrad Szymański. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kibice tych drużyn nie darzą się sympatią. Fani Barcelony niemal wszystko co złe kojarzą z generałem Francisco Franco, dyktatorem wojskowym i regentem Królestwa Hiszpanii w latach 47–75. W 1936 roku frankistowski patrol rozstrzelał prezesa Dumy Katalonii, Josepa Sunyola, a 2 lata później bomby zniszczyły obiekty klubowe Blaugrany. Franco przez cały okres sprawowania rządów utrudniał życie mniejszościom narodowym, zwłaszcza Baskom i Katalończykom. Przy okazji był także kibicem Realu Madryt, więc świadomie postępował na szkodę Barcelony. Za rządów generała Franco Barcelonie zmieniono herb, flagę i nazwę, a najlepsi piłkarze z Katalonii byli zmuszani do gry w Realu. Najsłynniejszym z nich jest Alfredo Di Stefano. Choć został kupiony przez Barcelonę, polityczną decyzją stał się zawodnikiem Realu Madryt. Królewscy oparli na nim swoją potęgę, zdobywając 5 pierwszych finałów Pucharu Europy. W każdym z nich Argentyńczyk strzelał co najmniej 1 gola. Do historii przeszedł mecz rozegrany w 1943 roku, kiedy to w półfinale Pucharu Kraju Real rozgromił Barcę aż 11–1. W Katalonii do dziś twierdzą, że porażka była efektem odwiedzin żołnierzy w szatni Blaugrany w przerwie meczu. Krążą również pogłoski, iż przed spotkaniem u zawodników zjawił się dyrektor Biura Bezpieczeństwa Państwowego. Miał wypowiedzieć następujące słowa. Pamiętajcie, że gracie tutaj dzięki wspaniałomyślności reżimu, który przebaczył wam wasz brak patriotyzmu. Stadion Camp Nou był jednym z niewielu miejsc, których Franco nie kontrolował. Na trybunach kibice mogli swobodnie rozmawiać w języku katalońskim i na kilka godzin poczuć namiastkę wolności. Chodzenie na mecze stało się więc manifestacją lokalnego patriotyzmu. Kwestie polityczne mają również znaczenie po drugiej stronie barykady. Dla mieszkańców Madrytu osoby z Katalonii to ludzie, którzy sami do końca nie wiedzą, czego chcą. Przykładowo, w szkołach uczą dzieci po katalońsku, natomiast w domach i przestrzeni publicznej hiszpański jest językiem dominującym. Podczas El Clasico w Madrycie często można usłyszeć przyśpiewkę Es Polaco que no bota, czyli kto nie skacze jest Polakiem. Pochodzenie tego zwrotu nie jest do końca jasne i istnieje kilka teorii. Jedna z nich mówi o złośliwej sugestii, że dla kibiców królewskich Katalonia to odległe miejsce leżące na drugim końcu Europy, gdzieś w okolicy Polski. Ponadto zarzucają hipokryzję swoim rywalom. Kibice Barcelony wypierają się między innymi 2 słynnych piłkarzy otwarcie popierających dyktaturę generała Franco. To Josep Samitier i Ricardo Zamora, o których nikt na Camp Nou nie chce pamiętać. Zarzucają mi, że nie szanuję Katalonii. Szanuję ją, a nawet podziwiam, mimo że żyją tam Katalończycy. Powiedział niegdyś Santiago Bernabeu, którego imię nosi stadion Realu Madryt. Poza polityką ważne są również wątki sportowe. Fani królewskich oskarżają Barcelonę o liczne oszustwa. Największe miało odbyć się w 1960 roku, gdy w Pucharze Europy sędzia nie uznał królewskim 4 bramek i nie podyktował ewidentnego rzutu karnego. Fala nienawiści przelała się w stronę Jose Mourinho, kiedy jesienią 2011 roku w wyniku konfliktu za linią boczną włożył palec w oko drugiego trenera Barcelony, Tito Vilanowy. Po meczu był równie arogancki, gdyż na konferencji prasowej lekceważąco powiedział, że nie miał pojęcia, kim był ten Pito. La pregunta que me hace de Pito Vilanova, como se llama este, que no sé como se llama. Dla kibiców obu klubów największą zbrodnią jest przejście do drużyny największego rywala. W 2000 roku taką decyzję podjął Luis Figo. Wówczas cała Katalonia wpadła we wściekłość. Portugalczyk był wicekapitanem Blaugrany i ulubieńcem kibiców. Gdy pomocnik po raz pierwszy pojawił się na Camp Nou w barwach nowego klubu, w jego stronę notorycznie były rzucane monety, owoce, a nawet telefony komórkowe. Po meczu służby porządkowe znalazły na boisku również świński łeb. Real Madryt i Barcelona to wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć. Dotąd grali ze sobą ponad 240 razy, a bilans rozkłada się praktycznie porówno. Dopiero w ostatnim czasie Barcelona wyszła na prowadzenie w łącznej liczbie wygranych spotkań. Wcześniej przodowali w tym pojedynku w 1932 roku. My możemy tylko cieszyć się, że rywalizacja została ograniczona do spotkań na boisku, bez wojskowej dyktatury w tle. Czekam w komentarzach na Wasze propozycje kolejnych konfliktów, które chcielibyście, żebym objaśnił w następnym odcinku. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, wpadnijcie na Instagrama. Ja Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem.